Modlić się za żywych i umarłych. Ten uczynek zwiększa w sobie wszystkie 7 uczynki miłosierdzia względem duszy. Ale co to w ogóle znaczy modlitwa? Katechizm Kościoła katolickiego mówi nam, że modlitwa to spotkanie Bożych i naszych pragnień. Ale co to konkretnie znaczy? Modląc się za żywych, polecamy ich troski i kłopoty Bożemu miłosierdziu, Jego troskliwej opiece i miłości. Jesteśmy przekonani, że Bóg wysłuchuje każdej naszej modlitwy zgodnie z Jego wolą. Modląc się za umarłych, praktykujemy nasze przekonanie, że życie nasze nie kończy się po śmierci, ale czeka na nas życie wieczne w niebie. Jak ja w codzienności spotykam się z tym uczynkiem miłosierdzia? To proste pytanie, bo każda osoba, która przychodzi do mnie i prosi mnie o modlitwę, ja w tym momencie biorę różaniec w rękę i modlę się za nich, to w tym momencie praktykuję właśnie ten uczynek względem duszy. Jest to bardzo ważny uczynek, bo w ten sposób możemy wspierać naszych współbraci, ale nie tylko tych żywych, lecz także tych umarłych. Szczególnie dusze zmarłych potrzebują naszej modlitwy, bo my nawzajem możemy się modlić za każdą osobę, która nas prosi o modlitwę, ale te osoby zmarłe nie mogą już modlić się za samych siebie. Dusze zmarłych często proszą nas o modlitwę. A my, modląc się za nich, możemy im pomóc dostać się do nieba. Jak możemy na co dzień praktykować ten uczynek miłosierdzia? To proste. Weź mój różaniec w nasze ręce i zacznijmy się modlić.